Gościnia Katarzyna Szatkowska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszy program, a moimi gośćmi są dzisiaj pan Robert Olewiński, kierownik oddziału chirurgii ogólnej Regionalnego Centrum Zdrowia w Lublinie. Witam serdecznie. Dzień dobry. I pan Maciej Plesiak, chirurg poradnia leczenia otyłości Lublin. W Regionalnym Centrum Zdrowia można leczyć od pewnego czasu otyłość operacyjnie. Jakimi metodami, kto do takich zabiegów czy też operacji może zostać zakwalifikowany? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale najpierw poprosimy o materiał filmowy. Gdy zawiodły nas konwencjonalne metody odchudzania i nie udało nam się zrzucić zbędnej wagi, dla niektórych jedynym wyjściem z sytuacji są metody chirurgiczne. Absolutnie leczenie chirurgiczne nie jest jedynym elementem leczenia otyłości. Tutaj stopień współpracy pacjenta, to jak on będzie stosował się do naszych zaleceń, na ile jest on gotowy do zmiany trybu życia, stylu życia po leczeniu operacyjnym, ma to kardynalne znaczenie. Skutki otyłości to nie tylko kwestia wyglądu, ale także wielu chorób. Mimo tego w Lubinie operacji poddały się głównie kobiety. Głównie tacy pacjenci muszą trafić do poradni leczenia nadwagi i otyłości, gdzie ta kwalifikacja jest przeprowadzana. Polega ona na wstępnej takiej rozmowie z pacjentem, ocenie jego właśnie kwalifikacji do zabiegu oraz danie pewnych wytyczeń co do przygotowania, dlatego że to przygotowanie polega na dosyć długiej drodze, polegającej na konsultacjach z wieloma specjalistami. Regionalne Centrum Zdrowia w Lublinie przygotowuje się do poszerzenia oferty dla otyłych pacjentów. Tak zwane zespolenie omijające, tak zwany gastric bypass, co tak naprawdę spowodowałoby, że bylibyśmy w stanie naszym pacjentom zaoferować praktycznie rzecz biorąc wszystko, co stanowi złoty standard leczenia otyłości we współczesnym świecie. Do tej pory przeprowadzonych zostało 40 zabiegów rękawowej resekcji żołądka, czyli operacji polegającej na wycięciu 2/3 żołądka i zmniejszeniu jego pojemności. Średnia utrata wagi pacjentów po tym zabiegu to 40 kg. 50 osób zdecydowało się natomiast na wsparcie odchudzania balonem dożołądkowym. W tym przypadku średnia strata wagi to 20 kg. No właśnie, panowie, kto, bo po tym materiale, po którym zresztą rozpętała się u nas w redakcji burza, panie były bardzo zainteresowane tymi operacjami. Jaka waga i kto kwalifikuje się do takich operacji? Jeżeli chodzi o chirurgiczne leczenie otyłości, takim podstawowym kryterium stosowanym przy kwalifikacji pacjentów do operacji jest tak zwany wskaźnik masy ciała, BMI, Body Mass Index. Najczęściej kwalifikujemy się, czy jak jest ogólnie przyjęte standardy tej kwalifikacji, to jest BMI 35 i powyżej i współistniejące schorzenia zależne od otyłości, takie jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze czy chorowanie krwiobiegu serca, lub też BMI od 40 wzwyż, wtedy już tak naprawdę bez współistniejących schorzeń. A zanim będziemy dalej rozmawiać, proszę wytłumaczyć, bo być może nie wszyscy wiedzą, co to jest BMI. BMI Body Mass Index, czyli wskaźnik masy ciała, to jest wynik, który uzyskujemy poprzez podzielenie masy ciała wyrażonej w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach. Prawidłowy BMI to 20 do 25. W przypadku BMI wyższego niż 25 mówimy już o nadwadze. I taki BMI ma około połowa dorosłych Polaków, czyli około połowa dorosłych Polaków to już są osoby z nadwagą. Natomiast o otyłości mówimy w przypadku BMI powyżej 30. Czy otyłość w dzisiejszych czasach to duży problem, szczególnie w Polsce? No zdecydowanie. Teraz mamy niestety, jesteśmy przodującym narodem w Europie, który ma najbardziej tyjące społeczeństwo z tej grupy dzieci. Dzieci mamy najbardziej otyłe. A z czego to wynika? Z tego, że nie kontrolujemy my jako rodzice tego, co jedzą, albo nie do końca kontrolujemy? Czy jednak są jakieś inne przyczyny? No myślę, że jest to podstawowa przyczyna, dlaczego teraz mamy akurat takie społeczeństwo tyjące. To są czas zmian, przemian, które są społeczne, przemiany społeczne. Zmiana diety, dieta, która jest głównie dietą wysoko przetworzoną, czyli wszystkie fast foody, nie fast foody, które niestety no, negatywnie wpływają na naszą masę ciała. Czy pacjenci, którzy do panów trafiają, to takie osoby, które chcą szybko i skutecznie pozbyć się otyłości, czy jednak najpierw szukają pomocy na przykład w poradni leczenia otyłości? Chcą się dowiedzieć na przykład, jak mogą zmienić swoje życie, żeby zrzucić kilka kilogramów, czy nie? Czy idziemy na łatwiznę? Większość pacjentów, które trafia do poradni
poradni leczenia nadwagi i otyłości to są pacjenci, którzy są już po jakichś własnych próbach leczenia nadwagi i otyłości. Najczęściej niestety no, nieskutecznej, bo efekt jojo jest takim efektem, który, no, który bardzo często występuje przy leczeniu zachowawczym, szczególnie powyżej pewnego BMI. I tacy pacjenci już widząc swoją troszkę bezsilność w tym leczeniu nadmiaru masy ciała, zgłaszają się, że no, szukają porady i pomocy. Kto najczęściej szuka u was pomocy? Kobiety, mężczyźni? Bo myślę, że kobiety, no przede wszystkim oprócz tego, że jest to ogromne zagrożenie dla zdrowia, otyłość, no to też patrzą na wygląd, tak? Na estetykę. Otyłość nie jest problemem kosmetycznym, czy nie jest przede wszystkim problemem kosmetycznym, jest oczywiście przede wszystkim problemem medycznym. Problemem są poważne schorzenia współistniejące z otyłością. Natomiast rzeczywiście ten aspekt psychologiczny, aspekt estetyczny jest również bardzo silny. Pacjenci otyli czują się pacjentami w jakimś sensie wykluczonymi, a przynajmniej po części wykluczonymi ze społeczeństwa. I na pewno ten mechanizm zdecydowanie silniej uruchamia się u kobiet. Dlatego też panie stanowią no, przeważający odsetek naszych pacjentów. Jakimi metodami operacyjnymi leczeni są otyli pacjenci w Regionalnym Centrum Zdrowia? W tej chwili w Regionalnym Centrum Zdrowia oferujemy pacjentom dwie metody. Założenie balonu żołądkowego, która to metoda jest metodą w jakimś sensie z pogranicza metod i chirurgicznych, i zachowawczych, i czysto chirurgiczną operację, czyli tak zwaną rękawową resekcję żołądka. Ile pacjenci kilogramów są w stanie maksymalnie zrzucić po takich zabiegach? No, po zabiegach utrata masy ciała, o takim sukcesie wspólnym z pacjentami, kiedy możemy mówić o takim sukcesie, to jest jeżeli pacjenci utracą od 50 do 70% nadmiaru masy ciała. Najczęściej jest to większa utrata, natomiast żeby mówić, że jest ten sukces, to jest to przyjmuje się to 50% tego nadmiaru masy ciała. Także to jest no, w kilogramach, wartościach takich no, właśnie liczbowych, no to jest 40, 50, wszystko w zależności od tego, jaki pacjent ma wyjściową masę ciała. No tak, ale pacjent, bo jeśli możemy w ogóle mówić o sukcesie, to pacjent musi z wami współpracować, tak? Jak się musi zachowywać, jak musi jeść po tych operacjach? Sama operacja wymusza niejako reżim pewien żywieniowy, to jest małe ilości pokarmu, który jednocześnie, jednorazowo może pacjent zjeść i w związku z tym, żeby nie dopuścić do pewnych niedoborów, które mogą występować, musi takie posiłki spożywać dosyć często. I zabieg operacyjny jest tylko jednym z elementów takiego leczenia, bo później pacjent no, musi stosować się do pewnych, no, tych zaleceń takich żywieniowych, które dostaje zaraz po zabiegu operacyjnym. I dopiero ta suma tych dwóch rzeczy składa się na wynik, na efekt ten, który jest ostatecznym wynikiem. Ilu pacjentów zoperowaliście? W jakim czasie? To jest ponad dwa lata? Ponad dwa lata. Dwa lata, tak. Ilu pacjentów? Częściej kobiety czy częściej mężczyźni? Znaczy, zdecydowanie częściej w naszym materiale, zdecydowanie częściej panie. No, do dnia dzisiejszego wykonaliśmy około 40 rękawowych resekcji żołądka i założyliśmy około 50 balonów dożołądkowych. Średnia utrata masy ciała u naszych pacjentów po rękawowej resekcji żołądka to jest około 40 kg. Po założeniu balonu żołądkowego to jest około 20 kg. A żeby to tak bardzo zobrazować, to te 90 osób, dobrze pamiętam, to jest aż 2,5 tony. No tak. Ogromna liczba. Proszę powiedzieć, czy za każdym razem udało się no, osiągnąć ten sukces i rzeczywiście przychodzą do was pacjenci, czy no, były jakieś takie przypadki, że nie udało się nawet operacją? Nie przypominam sobie takiego przypadku, który by nie miał takiego efektu odchudzania, którego byśmy oczekiwali. Ale wiem, że skądinąd z ośrodkami, z którymi jesteśmy w kontakcie, wiem, że takie przypadki się zdarzają. Stąd pomysł, żeby wprowadzić ten kolejny zabieg, czyli tak zwany gastric bypass, który jest zabiegiem oprócz tego, że restrykcyjnym, czyli zmniejszającym samą objętość żołądka, to jeszcze ma tę taką składową, tak zwaną wyłączeniową, czyli część pokarmu, który pacjent zjada, po prostu nie zostaje wchłaniana. W związku z tym, no to jeżeli z jakiegoś powodu okazałoby się, że jest mały sukces po leczeniu rękawową resekcją żołądka, zawsze mielibyśmy wtedy możliwość zaproponowania pacjentowi kolejnego zabiegu, który pomoże utracić te dodatkowe kilogramy, które nie osiągnęło się tym zabiegiem.
Chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać. To ten ostateczny sukces, ta redukcja masy ciała po operacji w bardzo dużym stopniu zależy od współpracy pacjenta. No tak, to jest niezmierne. Istotnym, takim tak na dobrą sprawę niezbędnym elementem przygotowania pacjenta i w naszym ośrodku, i w większości ośrodków, które się tym zajmują, jest ocena psychologiczna. Oceniamy motywację pacjenta, oceniamy jego chęć, jego zdolność do współpracy z nami. I poprzez właśnie ocenę i w jakimś sensie dyskwalifikację tych pacjentów, którzy w naszym odczuciu nie będą chcieli z nami współpracować, no też uzyskujemy ten najlepszy z możliwych efektów. Drodzy Państwo, ale pamiętajcie, że taka operacja to jest ostateczność. Warto wybrać ruch na świeżym powietrzu, ale nie tylko. No i zmienić przede wszystkim styl życia i dietę. Zdecydowanie tak. Pan Robert Olewiński, kierownik oddziału chirurgii ogólnej Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie, i pan Maciej Plesiak, chirurg poradnia leczenia otyłości LubMed, również w Lubinie, byli naszymi gośćmi. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Dziękuję. Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję.